tak a propos Krakowa, nie wiem, czy słyszeliście o tym, że był bardzo fajny pomysł, mianowicie wybudowy metra w Krakowie. Był i już tego pomysłu nie ma, ponieważ konserwator zabytków wydała bardzo surową opinię, mówiąc, że tu nie wolno, tam nie wolno i tam też nie wolno. No, ale po co metro w Krakowie tak serio? No, żebyś mógł pojeździć w świeżym powietrzu. Słuchajcie, już jest! No. Jak co roku trwał plebiscyt na młodzieżowe, czyli o nas, jo. No, młodzieżowe no, tak. Słowo roku. Było kiedyś już XD, było słowo dzban. Było, to prawda, ale no w ostatnich latach, a w tym 2019, młodzieżowym słowem roku numerem jeden. Poczekaj, no, zrobię number one, ladies and gentlemen, wybrano słowo alternatywka. Okej, okay, czyli... Kuzynka rogatywki, nie? Dziewczyna ponoć ubierająca się alternatywnie i słuchająca takiej właśnie muzyki alternatywnej. Alternatywka. Alternatywka number one. No. Number two, proszę państwa, to jest jesieniara. Och, uwielbiam to słowo. Czyli osoba celebrująca jesień, rzucająca posty, hashtag jeszcze, jesieni w ogóle. I jeszcze brązowy medal, proszę państwa, jest też przygotowany dla słowa eluwina. Eluwina? Dokładnie, eluwina, takie słowo. Jak to? No ale co to znaczy to eluwina? Że to jest niby co, przywitanie, coś? W ogóle dziwnie, powiem wam, że te słowa w ogóle takie mało trafione, ale chyba najdziwniejsze jest ta eluwina. Ale eluwina. Dlaczego jesteś taki zdziwiony? Eluwina. Bo eluwina dotychczas dotyczyło Elżbiety i napoju, no, w kieliszku. Halo, słowo roku? Halo? Odzywaj się! Cześć, Radio FK? Tak, to my. Tak się składa akurat! Sprawie tego słowa to u mnie jestem w czarnej G. Nie powinno być w czarnej D? Ja myślałem, D? Że ale może czarna G jest gorsza niż czarna D. Ale tego do końca nie wiemy, trzeba by tam zajrzeć, wiesz? Moim zdaniem już to lepiej nie wiedzieć. Za chwilę wracamy do tematu. 664-402-302. Wasze słowo roku. Pozwalam sobie odebrać jeszcze, dzwoni. Halo, dzień dobry. Witam, moim słowem roku jest słowo szurgul. Jakie słowo? Szurgul. Szurgul? Boję się zapytać, co to znaczy. Co to znaczy szurgul? Szurgul to tak się mówi na szefa, na kolegę, na dzieci, na wszystkich. Każdy jest szurgulem. Szurgul! A więc eluwina szurgul. Dziękujemy za głos w dyskusji. Co to było? Jak to, co to było? 23 po 9! Ja wam powiem, co to było, bo to była, podobno, to była podobno nieprawda, a to wszystko przez to, że zrobiła się niepotrzebna nagonka na pana posła. Oczywiście chodzi o te sławetne 9 tysięcy, bo jeden z posłów miał powiedzieć, że jak wszyscy tacy kozacy, to niech spróbują za 9 tysięcy miesięcznie przeżyć w Warszawie. Mhm. I się okazuje, oczywiście internet zaczął się śmiać, ludzie hurtem i kolejkami zaczęli się zgłaszać, że oni przyjmują ten challenge, że oni za 9 spróbują przeżyć i tak dalej, i tak dalej. I się okazuje, że to nieprawda. Pan poseł sprawę wyprostował, napisał w necie, że źle został zrozumiany. To nie jest tak, że 9 tysięcy to mało i że w ogóle to on nie autoryzował tego. No i co najważniejsze, oczywiście przeprosił, powiedział, że to źle, nie, wiecie, no jakby chodzi o autoryzację, nie autoryzował, no wyszło babol i... Wyszło jak wyszło. No i cześć. No dobra, no. Ale jakby jednak autoryzował tę wypowiedź, to co by powiedział po autoryzacji? Nic. Serio, chcesz to zrobić? Dawaj, jedziemy. Ale wiesz, że konsekwencje mogą być różne. Wiem, domyślam się, biorę to na klatę. Urodziny ma moja teściowa. Ta-da! Dzwonimy! Jak ma na imię? Ania. Ania. Ty pierwszy? Ty pierwszy. Nie, pierwszy. My. Powiedz, mówimy, że na antenie jest. No. Ania? Ania. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam na imię Krzysztof. Ja mam na imię Kama. A ja jestem Rudy. Dzwonimy do pani z Radia SK. Jest pani na żywo na antenie. Na żywo jest. Prosimy uważać na słowa, dobrze? Chcieliśmy pani życzyć lepszego zięcia niż ten, co jest. Niemożliwe to jest. Pani teściowa Ania. Urodziny dzisiaj. Które? Okej, okay, dobrze. 18. Dobrze. Aniu, no to szalej, jakby to były po prostu... No. Ja całuję ja całuję wszędzie, dobrze. Pani Aniu, jaki prezent by pani sobie życzyła od tutaj swojego teścia. Wspaniałego... Teścia, Boże. Zięcia. Ja jestem zięciem, od zięcia Rudego. Od zięcia Rudego, co ja bym sobie życzyła? Załatwi. Matko, żeby przyjechał do mnie na święta na tydzień. O, i co Rudy na to? Bardzo ja przepraszam, wiem, to wszystko ale... dlatego, że Rudy tak świetnie sprząta. Może dla niektórych to prezent, ale dla innych to kara. Pamiętacie? I wkręcamy żaróweczki, i jedziemy, i tu, i siu. Zdrowie elektryków. Coś dla kobiet, ale właściwie nie tylko, bo na zakupy marsz! O, proszę. Wszyscy to usłyszeli, przez cały weekend nie dało się wejść do żadnej galerii, centrum handlowego. Się dzieje.
ale to będą trochę grubsze zakupy. Ministerstwo Obrony Narodowej ma już swoje plany na wzmocnienia. W ogóle ostatnio dużo się dzieje wokół naszego wojska. Nie wiem, czy słyszeliście, to ale dzieje się od dłuższego czasu. No, właśnie, no dobra zmiana. Najważniejsze jest to, że ma być jeszcze lepiej. Kto tam? Dobra zmiana. Ministerstwo Obrony Narodowej podobno przymierza się do zakupu nowych łodzi podwodnych. Nowych dla nas, bo prawda jest taka, że mają to być 30-letnie okręty podwodne ze Szwecji. 30-letnie obdrapane, stare, no bez sensu. Rudy, pod wodą nie widać. Okazuje się, że nasi ulubieni naukowcy ze świata, wiadomo, radzieccy uczelni, amerykańscy naukowcy, albo któryś z nich pośrodku, udowodnili, że rośliny wydają dźwięki. A konkretnie w konkretnych sytuacjach, to znaczy okazuje się, że niektóre z roślin z naszego świata, kiedy są w niebezpieczeństwie, wydają różne, różnorakie dźwięki. Czekaj, ja to powtórzę. Rośliny wydają dźwięki, kiedy są w niebezpieczeństwie? No to słuchaj, no mogłyby wydawać, jakby chciało im się pić. Na podlewanie byłoby 100 razy łatwiejsze przecież, no. Dzień dobry wszystkim, witamy, wychodzimy z domu, kawka wypita, siusiu zrobione, lecimy na przystanek. Ale jeżeli jesteście w Gdyni, to macie 3 razy łatwiej, bo w Gdyni, jako pierwszym chyba mieście, pojawiły się przystanki super multi wielofunkcyjne, a mianowicie czyli takie. Czyli co, robią prysznic? Nie, no normalnie możesz stać, przyjeżdża autobus, to co klasyczny przystanek, możesz stać obok, też przyjedzie autobus, ale na niektórych z przystanków, na przystankach z Gdyni, można ładować telefony już. Serio? Wow. Pykasz, ładujesz i ciach. Yeah. To spory krok, mówię ci, naprawdę, bo dzisiaj w Gdyni można ładować telefony, a pewnie już za jakieś 300 lat w całej Polsce przystanki będą ogrzewane! Puchar świata. Puchar świata w biegach narciarskich. A, no i co? Rozpoczął się, ale rozpoczął się bez 4 reprezentantek Rosji. Powód? Każda z nich jest w ciąży. Czyżby trener w życiowej formie? Kombinowali, kombinowali i wymyślili. O, co? Politycy na pewno. Nie, zapraszam was teraz do świata gier. Czerwony dywan, proszę, tędy, proszę, piksele. No. Tutaj na rynku, słuchajcie, ma się pojawić mega super nowinka, a konkretnie specyficzny symulator. Powstaje podobno symulator Jezusa. Jeszcze raz powtórz to. O Jezu. Symulator Jezusa. Tak, to jest wszystko prawda. Będzie można robić cuda, uzdrawiać ludzi, no w zasadzie przeżyć życie Jezusa. To bardzo ciekawa gra fabularna. Nie, żadna ciekawa, Rudy, skoro wszyscy wiedzą, co jest na końcu, no. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Będzie o robotach. O matko jedyna. Roboty! Te roboty nas w końcu rzeczywiście zajadą, serio. No nie ma już chyba dziedziny, w której nie pracowałyby roboty. Znacie taką? No nie, nie ma, no nie, wszystko nie robią, prawda? Leczą. No są roboty kuchenne. Robią leczo, tamte też właśnie. Też. Co tam jeszcze? No, wszystko robią roboty, między innymi wystawiają mandaty, sądzą i w ogóle. Tak. Ale z dnia na dzień sztuczna inteligencja robi się coraz sprytniejsza, trzeba przyznać, tak? Dziękuję. Specjalny zespół złożony między innymi z kompozytorów, proszę państwa, i programistów. Tak. Co miałeś z informatyki kiedyś? Ściągałem, miałem 3. Dobrze. Oni pracują nad algorytmem, który, uważajcie teraz, ma dokończyć te nieskończone dzieła Ludwika van Beethovena. Podobno ma się to wszystko zacząć, działania od 10 symfonii. No, matko jedyna, no ale ciekawe co z tego będzie, no. Oby nie to. Pada śnieg, uszysty śnieg. Dobrze dmuchnąłem? Tak! Świetnie dmuchnąłem, aż czerwona się lampka wywaliła. Ćwiczyłem wczoraj! No ale za takie dmuchanie należy się łapówka. A będzie właściwie teraz o hurtowych łapówkach. Jak to gdzie hurtowy? To? W Żorach. Proszę pana, przez rzecz.com i CH. Ja powiedziałam, że to nie przejdzie bez echa. Przyjmowanie łapówek, zmienianie ustawień laserowych radarów, a nawet wymuszanie łapówek to rzeczy, które miały być codziennością w żorskiej drogówce. Niektórzy nawet mówią o policyjnej takiej mini-mafii. Słuchajcie, korupcja była tak modna, że zarzuty przedstawiono prawie wszystkim funkcjonariuszom drogowym z Żor. Masakra jakaś. No masakra, ale jaka solidarność korupcyjna. No że co? Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego! Yeah!